Dzień dobry Państwu, witam na webinarowej środzie. Ja nazywam się Barbara Woś z redakcji Globe Energia. A dzisiaj z nami gość, którego myślę nie muszę przedstawiać, ponieważ jego webinary cieszą się bardzo wysoką frekwencją, ale mimo wszystko Adam Minikowski, menadżer produktu do spraw OZE z firmy Nibe Biabar. Dzisiaj przybliży nam temat wpływu zbiornika buforowego na pracę instalacji z pompą ciepła. Jeśli chodzi o harmonogram dzisiejszego spotkania, standardowo będzie to około 30 minut prezentacji, następnie około 15 minut sesji pytań i odpowiedzi. No i pożegnamy się z Państwem mniej więcej po około 45 minutach. Nasz czat cały czas jest aktywny. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, prosimy o ich zadawanie. Tak jak wspominałam, frekwencja jest dość wysoka, więc im szybciej Państwo zadają swoje pytanie, tym większa szansa, że zdążymy na nie odpowiedzieć. Cały materiał jest nagrywany, zostanie wysłany automatycznie do wszystkich zarejestrowanych uczestników. Ja już nie przedłużam, zostawiam Państwa z Panem Adamem. Dzień dobry, witam serdecznie ponownie na łamach webinariowej środy. Dawno mi nie było, więc tym bardziej miło się spotkać i porozmawiać z Państwem. Dzisiaj temat rzeka, wracający praktycznie co jakiś czas, czyli zastosowanie zbiorników buforowych w instalacjach z pompami ciepła. Ponieważ temat ten obrósł wieloma mitami, dzisiaj postaramy się rozprawić z nimi i wyjaśnić sobie, jak wpływa taki zbiornik buforowy na pracę pompy ciepła. Przede wszystkim na początku trzeba sobie zdać sprawę, że pompy ciepła mają swoje wymagania co do instalacji grzewczej i do parametrów, które musi ta instalacja spełniać, żeby pompa właściwie pracowała systemem grzewczym. I tym głównym parametrem jest przede wszystkim przepływ minimalny wody w systemie grzewczym. Urządzenie grzewcze typu pompa ciepła jest bardzo wrażliwe na niewłaściwy przepływ wody w instalacji, stąd też każdy producent podaje minimalne wymagania co do przepływu tej wody i najczęściej tą informację znajdziemy w dokumentacji techniczno-ruchowej. Poza przepływem warto też zwrócić uwagę na jeden dodatkowy parametr, czyli ilość tej wody w instalacji, często zwany zładem wody w instalacji, jaki musi spełniać dla naszej pompy ciepła. I najczęściej, tak bardzo uogólniając i upraszczając, dla pomp inwerterowych minimalna ilość tej wody w instalacji to jest około 10 litrów na 1 kW mocy grzewczej. Przy pompach typu on-off jest to około 20 litrów wody na 1 kW mocy grzewczej. Ta wartość maksymalna, ona nie jest z reguły gdzieś zapisana w instrukcjach obsługi, natomiast z doświadczeń, które obserwujemy na różnego typu instalacjach, do 50 litrów na każdy kilowat, to jest ta maksymalna ilość. Zwiększanie ilości wody ma potem niekorzystny wpływ i dlaczego tak się dzieje, wyjaśnimy sobie w dalszych slajdach. Przy pracy pomp ciepła warto wiedzieć, że to urządzenie pracuje po tak zwanej stałej delcie T, czyli niskiej różnicy temperatur pomiędzy temperaturą zasilania powrotu na skraplaczu pompy ciepła. Utrzymanie niskiej delty T powoduje, że pompa będzie pracowała nam z wysoką efektywnością i uzyskiwała wyższe współczynniki COP. Przy pompach ciepła stosuje się dosyć specyficzny sposób regulacji pracy tego urządzenia. Jest to tak zwana regulacja ilościowo-jakościowa, czyli aby zapewnić tą stałą delty T, reguluje się przepływ po stronie skraplacza i tutaj dobrze skonstruowane i dobrze zaawansowane pompy ciepła mają możliwość regulacji tego przepływu i my tak naprawdę ustawiamy sobie przepływ, aby utrzymać tą korzystną delta T, a oczywiście ustawiamy też zadaną temperaturę zasilania. Takim prostym wzorem, który umożliwi nam wyliczenie wymaganego przepływu, mamy tutaj na slajdzie, jest to stosunek mocy grzewczej urządzenia do i tutaj w dolnej części naszego równania mamy ciepło właściwe wody i delta T naszego układu. Czyli w tym przypadku, jeżeli przyjmiemy sobie około 5 kelwinów, bo tak najczęściej pracują pompy ciepła, to mamy dla 8 kW pompy ciepła około 0,38 kg na sekundę. Jeśli tą deltę będziemy zmniejszać, no to też będzie zmniejszał nam się przepływ. Jeśli delta się zwiększy, no to przepływ będzie też inny. Natomiast większość pomp ciepła będzie pracowała na tych niskich deltach rzędu 3 do 5 kelwinów. Proszę sobie zapamiętać ten wzór, ponieważ będziemy teraz mówili o sposobach regulacji w ogóle systemów grzewczych i jak one potem mają, jak one wpływają potem na pracę urządzeń grzewczych. Pierwsza regulacja, jaką znamy w systemach ogrzewania, to regulacja ilościowa, czyli w starych systemach grzewczych mieliśmy jakieś urządzenie grzewcze, które produkowało nam wodę o stałej temperaturze dosyć wysokiej i regulacja
przepływu, czyli tak naprawdę regulacja tych głowic na grzejnikach termostatów powodowała nam, że otrzymywaliśmy większą lub mniejszą moc grzewczą odbieraną z naszego urządzenia. Ta regulacja jest charakterystyczna dla kotłów stałopalnych i nie była stosowana w pompach ciepła, bo powoduje znaczne spadki efektywności pracy pomp ciepła. Tutaj wzrost takiej delty T na systemie grzewczym powoduje zwiększanie mocy, czyli wejście na grzejniki czy też na system grzewczy ma wyższą temperaturę. Delta T jest dosyć wysoka, rzędu 10, nawet 20 kelwinów, więc rozbiór ciepła dosyć intensywny. Drugi sposób regulacji, jaki się pojawił w systemach grzewczych, to regulacja charakterystyczna chociażby dla kotłów gazowych. Tutaj regulacja już polegała nie na regulacji przepływu, tylko temperatury wody w systemie grzewczym, czyli jakby odwracaliśmy naszym równaniu zasadę i regulowaliśmy temperaturą zasilania systemu grzewczego względem temperatury zewnętrznej powietrza, czyli tak zwana regulacja pogodowa. Ten sposób regulacji był charakterystyczny dla właśnie kotłów gazowych. I aby uzyskać ten efekt ogrzewania budynku, żeby uzyskać ten komfort cieplny, no to szukaliśmy tej najniższej możliwej temperatury do dostarczenia do systemu grzewczego, żeby otrzymać tą komfortową temperaturę wewnątrz. W systemach pomp ciepła stosuje się regulację mieszaną, czyli ilościowo-jakościowo, że poza regulacją przepływu regulujemy też deltę T, starając się uzyskać tą najniższą możliwą, najbardziej korzystną dla pracy pompy ciepła, czyli regulowaliśmy sobie przepływ, żeby uzyskać deltę T i te dwa parametry były cały czas zmieniane. Charakterystyczna instalacja pracy z pompą ciepła i dobrze skonstruowana regulacja właśnie w ten sposób powinna działać. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ najczęściej kojarzymy instalację pompy ciepła podłączoną do ogrzewania podłogowego i rzeczywiście taka instalacja świetnie się sprawdza pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim praca pompy ciepła powinna być skonfigurowana razem z ogrzewaniem podłogowym, czyli to, co ja często mówię na szkoleniach i na spotkaniach, że projektant powinien patrzeć na cały system, czyli na całe ogrzewanie, a nie tylko na wybór najlepszej pompy ciepła. Jeśli przy projektowaniu całej instalacji uwzględnimy, żeby strumienie przepływu wody po stronie pompy ciepła były takie same jak po stronie systemu grzewczego, żeby delty T pracy pompy ciepła były uwzględnione przy projektowaniu ogrzewania podłogowego i też temperatury zasilania z pompy ciepła były uwzględnione dla ogrzewania, to wtedy w takim układzie bufor jest praktycznie niewymagany. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych korzyści zastosowania bufora, jeśli wszystkie te trzy warunki zostaną spełnione. Jedynie co, tutaj specjalnie zaznaczyłem, że chyba, że istnieją inne przesłanki, to jeśli ta instalacja ma zbyt mały zład wody, ale ogrzewanie podłogowe z reguły charakteryzuje się dosyć sporym zładem wody, więc nie powinno być problemu z uzyskaniem tych parametrów. Jest to przykład idealnej pracy pompy ciepła wraz z systemem grzewczym. Niestety rzeczywistość jest troszeczkę inna i najczęściej spotykane instalacje, jakie widujemy w kotłowniach czy maszynowniach tak naprawdę z pompami ciepła, to są to, co widzimy tutaj na slajdzie, pompa ciepła wpięta w układ równoległy bufora w system grzewczy. I teraz co się dzieje na takiej instalacji? No przede wszystkim bufor staje się poniekąd sprzęgłem hydraulicznym. Musimy zastosować pompę obiegową dodatkową, która pojawi się między buforem a systemem grzewczym, tak żeby można było prowadzić rozbiór ciepła do systemu grzewczego. No i oczywiście jakiś czujnik temperatury albo w buforze, albo na rurociągu zasilającą system grzewczy, żeby informować sterownik pompy ciepła o temperaturze wody trafiającej do systemu grzewczego, a nie z pompy ciepła do bufora. Jakie sytuacje mamy więc w takim przypadku? Jeśli spojrzymy na lewą stronę tego schematu, mamy tutaj pompę ciepła, która ma stałą deltę T i zmienny przepływ, czyli cały czas zmieniamy przepływ po stronie pompy ciepła. Po prawej stronie, po stronie systemu grzewczego, pompy obiegowe, które są tu najczęściej instalowane przez większość wykonawców, są to pompy o stałym przepływie, czyli tutaj przepływ się nie zmienia. Stąd też ta delta T tutaj jest zupełnie inna niż po stronie pompy ciepła i najczęściej ta delta T jest dużo wyższa niż po stronie pracy pompy ciepła. Nawet jeśli zastosujemy tutaj ustawienia na pompach obiegowych, mówię o tej pompie między buforem a grzejnikami, jako stały wydatek, ciśnienie proporcjonalne czy stałe ciśnienie, bo takie nastawy są na pompach elektronicznych, to tak czy inaczej
ten przepływ będzie tam stały, chyba że zaczynamy regulować coś termostatami, wtedy ten przepływ znowu się zmienia. Więc mamy tutaj jakby trochę niekorzystne sytuacje. Pompę ciepła pracującą po stałej delcie T i system grzewczy, gdzie ta delta jest dosyć zmienna. Jakie więc sytuacje mogą wystąpić w naszych systemach grzewczych? Rozpatrzymy sobie trzy różne sytuacje i omówimy sobie wpływ właśnie pracy zbiornika buforowego w tych różnych sytuacjach. Sytuacja numer jeden. Mamy pompę ciepła ze zbiornikiem buforowym i systemem grzewczym wysokotemperaturowym. Ja tu zaznaczyłem grzejniki, no bo najczęściej spotykane, ale równie dobrze może być tutaj na przykład system grzewczy mieszany, podłogówka, podgrzejniki, będzie zachowywało się to w bardzo podobny sposób. I teraz, co się dzieje w takim systemie grzewczym? Jeśli przepływ wody po stronie systemu grzewczego jest większy niż przepływ wody po stronie pompy ciepła, to następuje dosyć niekorzystne zjawisko. Woda wracająca z systemu grzewczego o niskiej temperaturze zostaje podmieszana z wodą zasilającą system grzewczy. Z racji tego dużego przepływu po stronie systemu CO sztucznie sobie obniżamy temperaturę zasilania systemu grzewczego. Czyli musimy ustawić pracę naszej pompy ciepła na wyższym parametrze, na wyższej krzywej grzewczej, żeby pokryć to podmieszanie schłodzonej wody w górnej części bufora. Przez to otrzymujemy niższy współczynnik COP, no bo każdy stopień podnoszony do góry na zasilaniu do pompy ciepła powoduje spadek współczynnika COP. Delta T w tym przypadku po stronie systemu grzewczego może być dosyć wysoka, między 10 a nawet 20 kelwinów, a pompa będzie pracowała albo próbowała pracować po najniższej możliwej delcie, czyli od 5 nawet tam 7 kelwinów najczęściej tak pracują pompy ciepła. Czyli widzimy, że ta instalacja w tym przypadku pracuje dosyć niekorzystnie. Co się stanie, jeśli przepływ po stronie pompy ciepła będzie wyższy? Czyli widzimy tutaj, że ciepła woda, ta podgrzana na pompie ciepła, trafia do górnej części bufora. Wymagana ilość wody, która potrzebna jest w danym momencie do ogrzewania, trafia do systemu grzewczego, a część ciepłej wody w buforze zawraca do powrotu do pompy ciepła. Tutaj mamy troszeczkę bardziej korzystną sytuację w porównaniu z sytuacją numer jeden. Nie obniżamy temperatury zasilania systemu CO, nieco też podnosimy temperaturę powrotu do pompy ciepła, więc tutaj COP będzie ciut wyższe, natomiast nadal nie jest to instalacja zrównoważona, no i takie sytuacje najczęściej się pojawiają, kiedy regulujemy, w jaki sposób ograniczamy przepływ po stronie systemu grzewczego, czyli na przykład zakręcamy termostaty na grzejnikach i przepływ jest wtedy ograniczony. Obie te sytuacje mówią nam o jednej rzeczy, bardzo dużej niestabilności pracy systemów grzewczych, czyli widzimy zmiana przepływu po stronie właśnie instalacji grzewczej powoduje albo większy, albo mniejszy przepływ na pompie ciepła i może powodować albo podmieszanie powrotu, albo podmieszanie zasilania. Przejdźmy teraz do instalacji tej najbardziej dedykowanej do pomp ciepła, czyli pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym. I teraz tutaj jest dosyć ciekawie. Poprzednie instalacje były z układami grzejnikowymi lub mieszanymi, czyli tam, gdzie delta T po stronie systemu grzewczego jest niekorzystna dla pracy pompy ciepła. Stąd też ten bufor tam się pojawia jakby stawianym trochę bezrefleksyjnie przez większość wykonawców. Natomiast spójrzmy na co się dzieje w instalacji, kiedy mamy ogrzewanie podłogowe. Delta T na ogrzewaniu podłogowym najczęściej jest już zbliżona do pracy pompy ciepła. One najczęściej są projektowane między 5 a 8 kelwinów. Rzadko już widuję na projektach jakieś większe delty T założone do ogrzewania podłogowego, więc jesteśmy dosyć blisko takiego samego parametru, jak mamy na skraplaczu pompy ciepła, przez co ta równowaga pracy pompy ciepła i systemu grzewczego już następuje w szerszym zakresie temperatur zewnętrznych. Nawet przy dosyć dużym obciążeniu te delty te się zaczynają wyrównywać i są bardzo podobne. Jeśli tak się dzieje, to zachodzi sytuacja, że przepływ wody w górnej części bufora trafia bezpośrednio do systemu grzewczego i nie ma tutaj podmieszania, więc jeśli taka sytuacja się wydarzy, ten bufor tutaj niewiele wnosi, a praktycznie nie spełnia żadnej funkcji. Jedyne, co się może tutaj wydarzyć, to jeśli na naszym ogrzewaniu podłogowym zastosujemy termostaty albo grupy mieszające, albo jakieś grupy pompowe o zmiennym przepływie. Wtedy może zakłócić to pracę naszego systemu i dojdzie nam do pracy podobnie jak w sytuacji pierwszej albo drugiej, czyli podmieszania powrotu lub też podmieszania zasilania. Jeśli nie ma takiej sytuacji, to bufor w tym układzie, który tu widzimy teraz na schemacie, niewiele wnosi do instalacji i niewiele zmienia.
Jak więc możemy bardzo obniżyć tą temperaturę i jak bardzo możemy obniżyć tą deltę T? No przede wszystkim, jeżeli chcemy obniżać deltę T po stronie pompy ciepła, żeby uzyskać tą najwyższą efektywność, to musimy zapoznać się z dokumentacją techniczną i spojrzeć na tak zwaną kopertę pracy, żeby nie wykroczyć poza taką kopertę pracy. Niska delta T, czyli jeżeli my zmniejszamy deltę T, ale chcemy utrzymać tą samą moc grzewczą przekazywaną do systemu, musimy zwiększać przepływ. Coraz więcej wody przetłaczać przez nasz skrapacz. Jeśli będziemy zwiększać ten przepływ, w którymś momencie możemy dojść do tak zwanej granicy możliwości systemu grzewczego, bo opory hydrauliczne będą już tak wysokie, że nie uzyskamy tego przepływu, średnice rurociągów są za małe i nie będziemy w stanie wymusić większego przepływu, żeby obniżyć deltę T. Co się wtedy może wydarzyć? To jest sytuacja, która najczęściej pojawia się w sezonie grzewczym i wiele osób nie zwraca na to uwagę, ale pojawiają się głosy, że pompa ciepła nie działa, pompa ciepła nie dogrzewa budynku i często przyczyny szukamy w samej pompie ciepła. Natomiast przyczyna może leżeć w systemie grzewczym. I teraz rozpatrzmy taką sytuację. Obniżamy sobie temperaturę powrotu z racji tego, że delta T jest jakby stała. Dlaczego tak się dzieje? Bo zwiększamy cały czas przepływ, czyli ilość wody tłoczonej do instalacji grzewczej. Nagle ta instalacja ma już tak duże opory przepływu, bo rurociągi są załóżmy za małe, że nie jesteśmy w stanie wtłoczyć więcej wody niż wymagamy w danym momencie. I co się wtedy dzieje? Skoro mamy za mało wody w systemie grzewczym, zaczyna nam spadać temperatura w pomieszczeniach. Jeśli spada nam temperatura w pomieszczeniach, to schładza nam się też temperatura powrotu. I ten powrót schłodzony trafia z powrotem do pompy ciepła. Pompa pracująca po stałej delcie T nie uzyskuje temperatury maksymalnej i zaczyna nam się robić takie błędne koło. Czyli obniża nam się temperatura pomieszczenia, spada temperatura powrotu, pompa pracuje po stałej delcie, nie dogrzewa nam do temperatury zadanej i zaczynamy coraz bardziej się denerwować, bo nie mamy komfortu cieplnego w budynku. Zgłaszamy wtedy reklamację, że pompa nie ma swojej mocy i dogrzewa, ale przyczyna nie leży w pompie, tylko w systemie grzewczym, czyli zbyt dużych oporach i zbyt małym przepływie. I to jest sytuacja, którą dosyć często obserwuję na forach internetowych związanych z pompami ciepła. Wiele osób zarzuca, że to pompa źle pracuje, a potem po fotografiach kotłowni czy też instalacji widzimy, że średnice rurociągów są zbyt małe lub źle skonfigurowane. Pierwszy przykład, który tu widzimy, już omówiliśmy, to jest układ, który najczęściej instalatorzy wykonują w instalacjach grzewczych, jakby troszeczkę asekurując się, żeby zapewnić jakby przepływ po stronie pompy ciepła i wykonać jakąś tam instalację grzewczą, której najczęściej może nie znają, bo wchodzą na jakąś modernizację, instalują wtedy bufor w układzie równoległym, rozprzęglają te dwa systemy i pompa z reguły pracuje sobie jakoś tam w miarę stabilnie. Zawsze trzeba mieć w pamięci, że może wchodzić tutaj w niekorzystne te sytuacje i ten współczynnik COP może być niższy, jeśli następuje podmieszanie powrotu systemu grzewczego. Żeby uniknąć tego mieszania, możemy troszeczkę przeinstalować ten bufor i powrót systemu grzewczego podłączyć nie bezpośrednio do bufora, a na trójniku pomiędzy pompę ciepła a bufor. Wtedy unikniemy w jakiś sposób, może nie całkowity, ale w dużym stopniu podmieszania powrotu i obniżania temperatury zasilania, czyli woda wracająca z systemu grzewczego nie będzie intensywnie mieszała wody w buforze, przez co nie będzie obniżała nam temperatury zasilania systemu grzewczego. Najkorzystniejszym wykorzystaniem zbiornika buforowego, czyli jakby dla tylko zwiększenia ilości wody w instalacji, będzie podłączenie go w układzie szeregowym. Natomiast problemem może być tutaj sama instalacja grzewcza. To, co mówiłem wcześniej, jeśli instalacja grzewcza jest źle zaprojektowana i średnice rurociągów nie zostaną właściwie dobrane, no to może się okazać, że pompa obiegowa, która tutaj w tym miejscu tłoczy nam wodę z pompy ciepła do systemu grzewczego, może nie poradzić sobie z oporami przepływu. I tutaj bardzo ważne jest, że jeśli chcemy tego typu instalację wykonać, musimy mieć instalację grzewczą zaprojektowaną z uwzględnieniem parametrów pracy pompy ciepła. Jeśli inwestor zdecyduje, żeby na takim ogrzewaniu podłogowym zainstalować termostaty i regulację strefową, no to może dojść do sytuacji, kiedy całkowicie zamkniemy przepływ i wtedy pompa ciepła nie będzie pracowała właściwie lub też wejdzie w stan awaryjny, czyli tak zwany alarm wysokiego ciśnienia, bo nie będzie w stanie przekazywać swojego ciepła czy swojej energii grzewczej do systemu grzewczego. I w tym przypadku, jeśli nastąpiłoby zamknięcie, należy zastosować zawory nadmiarowo upustowe. I tu mamy taką sytuację, gdzie
część wody grzewczej trafia do systemu grzewczego, a jeśli następuje jakieś przydławienie przepływu, to zamfor nadmiarowy upustowy upuszcza nieco wody przez bufor do powrotu pompy ciepła. I to jest dokładnie to samo, co działo się w sytuacji numer 2, którą przed chwileczką omawialiśmy, czyli woda grzewcza z pompy ciepła trafia do bufora i podbija nam temperaturę powrotu do pompy ciepła. Czyli takie najbardziej rozwiązanie tutaj korzystne z tych wszystkich podłączeń buforowych. Oczywiście pod warunkiem, że mamy instalację z wymiarowaną odpowiednio pod pracę pompy obiegowej, pompy ciepła. Pojawiają się też głosy, że bufor poprawia pracę pomp ciepła w trybie odszlaniania. Jest to po części tylko prawda, bo jeśli mamy bufor zainstalowany zarówno w układzie szeregowym, jak i równoległym, to tak naprawdę odbiór tej energii na tryb odszlaniania następuje z całego systemu grzewczego. My część wody po prostu w jakiś sposób schładzamy po to, żeby uzyskać tą moc grzewczą na parowniku i podgrzać parownik i zrzucić lód z jednostki. To, czy to będzie w układzie szeregowym, czy równoległym, to oczywiście niewiele wpływa, bo i tak ta masa wody schłodzona będzie krążyła w całym systemie grzewczym. Także odszlanianie trwa przede wszystkim bardzo krótko, jest to kilka minut i nie jest w stanie na przykład schłodzić nam podłogówki w budynku 200-metrowym, no bo tak naprawdę nasza podłogówka jest ogromnym buforem, ilość betonu, która znajduje się na rurach, akumuluje znacznie większej ilości ciepła niż 100, 200 czy 300 litrowy bufor. Podsumowując więc, stosowanie bufora musi mieć swoje uzasadnienie. Jeśli instalacja jest zrównoważona, projektant przewidział odpowiednie średnice rurociągów, przewidział przepływy i temperatury zasilania, ten bufor nie jest potrzebny. Natomiast jeśli dochodzi do jakichś nieprawidłowości lub różnic pracy systemu grzewczego i pompy ciepła, to wtedy ten bufor warto zastosować, czyli żeby zapewnić stały wymagany przepływ na pompie ciepła, bo to jest główny parametr, którym pompa się kieruje, aby zapewnić zład wody w instalacji. Tam, gdzie w instalacjach mamy instalacje grzejnikowe, które mają z reguły małą pojemność, małą bezwładność i wysoką DLTT, czyli były projektowane pod regulację ilościową, wtedy warto zastanowić się nad tym zbiornikiem buforowym. No i oczywiście instalacje mieszane, czyli pompa ciepła plus grzejniki plus podłogówka. To w większości tych starszych budynków dosyć popularne było rozwiązanie. Tam ta DLTT po stronie systemu grzewczego jest bardzo wysoka, no bo mamy niski parametr na podłogówce, wysoki na grzejnikach i tutaj te DLTT bardzo mocno się rozjeżdżają, więc tutaj też warto przemyśleć zastosowanie zbiornika buforowego. Oczywiście inne przypadki, tam gdzie mamy instalację z innym źródłem ciepła, jak kominek z płaszczem wodnym, ten bufor przydaje się jakby do zrzutu tego ciepła, ale przede wszystkim głównym problemem, czyli sytuacją, kiedy zastosować bufor, to jest to wtedy, kiedy instalacja grzewcza jest zaprojektowana dla innej DLTT niż praca pompy ciepła. To są najważniejsze sytuacje, kiedy stosujemy zbiorniki buforowe. I teraz rozwikłajmy dwa mity. Po pierwsze, czy bufor stabilizuje cykle pracy pompy ciepła, czyli to taktowanie mityczne, o którym słyszymy bardzo często w trakcie sezonu grzewczego. Przede wszystkim trzeba sobie znać sprawę, że jeśli następuje taktowanie, to znaczy, że ta minimalna moc pompy ciepła, bo większość pomp ciepła teraz mamy inwerterowych, więc jesteśmy w stanie zmodulować do mocy maksymalnej. Jeśli minimalna moc pompy ciepła jest wyższa niż zapotrzebowanie budynku, to dopiero wtedy zachodzi taktowanie. I najczęściej dzieje się tak, kiedy mamy temperatury dodatnie, czyli powiedzmy tam na plusie jesteśmy już plus 5, plus 10 stopni, tam moc minimalna już niżej nie jest w stanie zjechać i wtedy następuje delikatne taktowanie, ale najczęściej jest to jakieś 10-20% sezonu grzewczego. Jeśli źle dobierzemy pompę ciepła, czyli ona będzie za duża, wtedy ta minimalna moc pompy ciepła rośnie i to taktowanie następuje już w większym zakresie, nawet do 0 stopni, czy nawet do minus 5, jak, w zależności od tego, jak bardzo przewymiarujemy tą pompę ciepła, czyli zbyt duża moc pompy ciepła też nie jest korzystna, bo generuje nam właśnie to taktowanie. Jeśli więc zastosujemy zbiornik buforowy, to pada pytanie, czy to nie poprawi nam pracy systemu. No niestety tak nie jest, bo jeśli minimalna moc grzewcza pompy ciepła nie jest odbierana, to znaczy, że budynek nie odbiera już energii grzewczej, bo jest nagrzany. Bufor w pojemności 200-300 litrów nie jest w stanie przyjmować takiej energii i nie będzie rozładowywany, ponieważ system grzewczy już nie odbiera tej energii cieplnej, bo jest w budynku ciepło. Stąd też stosowanie bufora nie wpływa znacznie na spadek tych cykli pracy pompy ciepła. Tu głównym problemem jest przede wszystkim źle dobrana pompa ciepła lub źle skonfigurowany system grzewczy.
Kiedy jeszcze może pojawić się taktowanie? No przy zbyt wysokiej krzywej grzewczej, kiedy przegrzewamy pomieszczenie, kiedy sterownik pompy ciepła ogranicza nam modulację, bo są możliwości w sterownikach, chociażby w pompach ciepła, niby wpłynięcie na modulację sprężarki. Kiedy automatyka opiera się o termostat pokojowy albo pracuje na tak zwanej histerezie. To są takie tanie rozwiązania, których niestety polski rynek przyjął bardzo dużo i to są pompy ciepła, które pracują nie po jakichś stopniu minutach, tylko na histerezie, czyli na przykład włącz pompę ciepła, kiedy temperatura spadnie poniżej 3 od zadanej, wyłącz kiedy powyżej. To jest regulacja charakterystyczna dla kotłów, chociażby gazowych, ale nie dla pomp ciepła i to powoduje dosyć duże taktowanie. No i oczywiście jeszcze jedna sytuacja, kiedy sygnał uruchomienia pompy ciepła jest brany z temperatury powrotu, a nie zasilania. To też jest dosyć znaczne ograniczenie automatyki. Jeśli automatyka jest w bardzo prosty sposób wybudowana, powiedzmy porównajmy to z kotłem węglowym, gdzie tam było włącz, wyłącz na zasadzie histerezy, to może powodować taktowanie. Drugi mit, który bardzo często widuję, to pomysł na zastosowanie pompy ciepła dosyć małej mocy z ogromnym buforem. I to taki przykład gdzieś tam na forach internetowych zaczerpnięty. Ktoś tam sugerował, żeby zainstalować sobie małą pompę ciepła do budynku 150 metrów, 6 kW, czyli budynek widać, że nowy, dobrze ocieplony, z jakąś tam rekuperacją, niskim zapotrzebowaniem. I przy temperaturze minus 18 stopni na zewnątrz z OZC wychodziło 6 kW zapotrzebowania. Czyli przy tak niskiej temperaturze ten budynek potrzebuje 144 kWh energii cieplnej na dobę, aby zachować tam komfort cieplny. Załóżmy, że mamy tam ogrzewanie podłogowe na niskim parametrze 35x30 i pojawia się pomysł, wstawmy tam bufor 1000 litrów. No to jeżeli taki bufor sobie wstawimy do naszego systemu ogrzewczego i będziemy chcieli go podgrzać o te 5 stopni, czyli tą deltę T na podłogówce, to jesteśmy w stanie w takim buforze zaakumulować, uwaga, 5,8 kWh, całe 6 kWh, a budynek potrzebuje 144, czyli praktycznie w naszym buforze nie ma żadnej energii, która zapewni nam właściwą pracę systemu grzewczego. No to inwestor mówi, dobrze, ale możemy ten bufor podgrzać na wyższą temperaturę, na przykład na 55 stopni Celsjusza i potem wykorzystać tą wodę. Oczywiście możemy, ale jeśli zwiększymy sobie tą deltę T nie na 5 kelwinów, tylko na 25 kelwinów, no to rośnie nam ilość energii tylko do niecałych 30 kWh, czyli nadal jest za mało. Musielibyśmy mieć 4 takie bufora, bo i 5, żeby zgromadzić tą ilość energii potrzebną na chociaż na jedną dobę. Poza tym podniesienie temperatury zasilania do 55 stopni wtedy, kiedy w budynku mamy tak naprawdę ogrzewanie podłogowe, jest niepotrzebne, bo powoduje obniżenie współczynnika COP i to znaczne. Z 35 na 55 to COP będzie znacznie, znacznie niższe. No i teraz jeszcze pojawiają się hasła ładowanie w drugiej taryfie, czyli najczęściej w nocy. Ładowanie w nocy, no to też jest niższe COP, bo mamy niższą temperaturę powietrza. I ostatnia sytuacja, bufor 1000 litrów najczęściej już bardzo mocno uwarstwia wodę wewnątrz i możemy doprowadzić do sytuacji, o której już mówiliśmy dzisiaj, czyli niska temperatura wody na dnie bufora i wysoka w górnej części, a to spowoduje, że zaczniemy sobie powolutku obniżać temperaturę w tym buforze, bo pompa ciepła nadal pilnuje delty T od temperatury powrotu. Czyli nagle może okazać się, że pompa nie dogrzewa tego bufora 1000 litrów, no i zaczynamy się zastanawiać, czy to jest problem z pompą, a tak naprawdę jest to problem z instalacją i zbyt dużym buforem jak dla takiej małej pompy ciepła. Stąd też patrząc na te wszystkie sytuacje, które tutaj mieliśmy, automatyka pompy ciepła powinna przewidywać wszelkie problemy pracy pompy ciepła z instalacją grzewczą. I automatyka niby akurat, myślę, że wiele z Państwa też tutaj specjalnie po to zajrzała na dzisiejszy webinar, jest po to, żeby reagować na te wszystkie niekorzystne sytuacje, jakie pojawiają się przy pracy pomp ciepła. I automatyka niby umożliwia regulację pogodową, czyli to, co mówiliśmy na początku, regulacja temperatury zasilania względem temperatury zewnętrznej, ustawienie minimalnej temperatury zasilania i maksymalnej, i to powinno być w zakresie jakby koperty pracy i wymagań systemu grzewczego, praca z systemu całego pomp ciepła oparta właśnie o stopniu minuty, a nie o jakąś histerezę, czy jakąś delikatną różnicę między temperaturze, na czujniku temperatury w systemie grzewczym. Stopniu minuty znacznie
poprawiają charakterystykę pracy pomp ciepła, ich żywotność, cykle pracy, ilość włączeń i wyłączeń, to znacznie poprawia pracę pomp ciepła, ale też dodatkowo w menu serwisowym ukryte są możliwości ustawienia delty T, czyli parametrze, o którym dzisiaj mówimy praktycznie cały dzień. Delta T dla poszczególnych układów grzewczych jest programowana w sterowniku i osobno dla ogrzewania podłogowego, osobno dla grzejnikowego, osobno dla mieszanego. Możemy to użyć ustawień automatycznych, możemy ustawić ręcznie, jeśli mamy projekt przygotowany pod jakąś inną deltę niż przewiduje sterownik. Więc te możliwości automatyki znacznie poprawiają pracę pomp ciepła, ich efektywność i ich żywotność. Jeśli Państwo szukają pomp ciepła, to nie zwracamy uwagi na logo, na kolor, tylko zwróćmy uwagę na automatykę. Korzystajmy z tych pomp ciepła, które mają tą automatykę, która umożliwia właśnie dopasowanie pracy parametrów i wyciśnięcie z tych pomp ciepła jak najwyższych parametrów COP i SCOP w sezonie grzewczym. Także to tak w skrócie o buforach dzisiaj, a teraz pewnie wrócimy do czatu i zobaczymy, jakie pytania pojawiły się w trakcie tego wykładu. Jak najbardziej. Pytań mamy sporo, także lecimy. Pierwsze z nich. Jakiej maksymalnej wielkości może być bufor do pompy ciepła? Jak wyliczyć taką wielkość? Pan Piotr zadał pytanie. Tak, to więc tak, może nie tyle co bufor. Najpierw należy przeliczyć ilość wody w instalacji grzewczej, czyli sprawdzamy sobie zład wody w instalacji grzewczej. No i zróbmy to na przykładzie, bo to chyba najszybciej trafia. Jeśli mamy budynek o powierzchni 200 m kwadratowych i ułożymy sobie tam podłogówkę co 10 cm w takim rozstawie, to mniej więcej na 1 metrze kwadratowym jest takie 0,9 do 1 litra wody w instalacji, czyli 200 metrów podłogówki dają 200 litrów wody w instalacji. Najczęściej w takich budynkach nowych stosujemy pompy na poziomie 8 do 10 kW, czyli jeśli sobie przeliczymy to, co mówię na początku, 10 litrów wody na 1 kW mocy grzewczej dla pomp inwerterowych, no tam potrzebujemy około 100 litrów wody, a instalacja nasza grzewcza ma 200, więc bufor jest tutaj niepotrzebny. My bufor obliczamy, jeśli instalacja ma zbyt mały zład wody i wtedy dla tej różnicy, czyli chcielibyśmy mieć 200 litrów wody, a mamy 100, brakuje nam tych 100 litrów, dokładamy 100-litrowy bufor. Oczywiście tylko wtedy, kiedy ta instalacja grzewcza pracuje w pełnym przepływie. Jeśli na naszej podłogówce założymy termostaty, siłowniki, głowice, no to wtedy nie wliczamy tego do zładu, bo ta automatyka może nam zamknąć te przepływy. I wtedy należałoby bufor dobrać do samej mocy pompy ciepła, czyli przykładowo dla 10-kilowatowej pompy ciepła minimum 100 litrów wody w instalacji przy inwerterze, około 200 litrów przy on-offie, a ta maksymalna wielkość to mówię do 50 litrów, bo jak zaczniemy przewymiarowywać ten bufor, no to dojdziemy do tej sytuacji, o której mówiłem dzisiaj na samym końcu. Ogromny bufor, na dole bufora będziemy mieli chłodną wodę na poziomie 20 stopni, w górnej powiedzmy 35 i nagle ten powrót wraca nam do pompy ciepła, pompa utrzymuje stałą deltę, z 20 robi nam 25 na zasilaniu i powoli obniża nam temperaturę zasilania. A tego nie chcemy, bo potrzebujemy 35. No i zaczynają się problemy i nagle zgłaszamy, że ta pompa ciepła sobie nie daje rady. Nie pompa, bufor jest za duży i instalacja jest źle zaprojektowana. To myślę, że odpowiedzieliśmy właśnie na kolejne pytanie, czyli maksymalnie 50 litrów zładu wody na 1 kW mocy pompy ciepła, czyli nie jest zalecane. Tak, pan Sławomir właśnie jakby zapytał o to, co mówiliśmy na końcu. Dokładnie tak. Dobrze. Jaki zbiornik buforowy wpływa na zbiornik buforowy wpływa na poziom hałasu generowanego przez pompę ciepła? No praktycznie w ogóle nie wpływa, bo jeśli hałas generuje jednostka zewnętrzna, to najczęściej generują tam dwa elementy, wentylator i sprężarka. Jeśli hałas pojawia się w instalacji grzewczej, no to tutaj ten hałas powoduje przepływ wody i ten przepływ wody może generować hałas wtedy, kiedy mamy zbyt wysoki przepływ, czyli prędkość inaczej w rurociągach jest zbyt duża, to nawet normy o tym mówią, jakie mają być prędkości. Dwa, następuje przewężanie gdzieś przepływu, czyli może dochodzić nawet do tak zwanej kawitacji, no i wtedy ten hałas się pojawia w rurach, ale po stronie wody. Także tutaj jakby nie ma korelacji między jednostką zewnętrzną pompy ciepła a zastosowaniem bufora. Tutaj pan posiada pompę ciepła NIBE AMS 10-6 i tutaj dalszy numer seryjny w domu energooszczędnym z 2022 roku 75 m2. Mm-hmm. Instalator nie przewidział bufora.
ilość uruchomień nieco ponad 3000, czas pracy 2576. Czy zastosowanie bufora może poprawić parametry? Tym bardziej, że zauważył Pan taktowanie podczas chłodzenia. To teraz tak, budynek nie jest duży, 75 metrów kwadratowych. Jeżeli jest tam podłogówka, no tej wody tam pewnie w układzie też nie jest zbyt dużo. No, mówię, nie wiem jaki jest rozstaw rurociągów, no ale załóżmy, że jest tam około tych 9-10 litrów wody na metrze kwadratowym. Czyli mamy tak na granicy, mamy szóstkę, która wymaga 60 litrów pojemności minimalnej, no i 75 metrów podłogówki, no załóżmy jest tam 70 litrów, czyli jesteśmy na tej granicy. Dołożenie bufora może trochę zwiększyć ten zład, ale tutaj bym stosował bufor tylko i wyłącznie w układzie szeregowym, jeżeli już. Na pewno podregulowałbym stopnią minuty, tutaj troszeczkę je poprzestawiał. Jeśli to chłodzenie pojawia się właśnie taktowanie przy stopniu minuty, to tak przy chłodzeniu to na pewno stopnią minuty. Nie jest źle, 3600 do 2500 to nie jest jakoś tak tragicznie źle. Stosunek 1 do 1 start do stopu to jest w porządku, 1 do 2 jest akceptowalne, 1 do 3 jest alarmujące. Natomiast tutaj myślę, że tak, przede wszystkim regulacja sterownika, a w drugim kroku może dołożyć bufor na powrocie, czyli szeregowo, ale to mówię, zacząłbym od regulacji jeszcze sterownika, pobawiłbym się jeszcze stopnią minutami. Teraz właśnie mamy szereg pytań typu, czy bufor pomoże? Czy zastosowanie bufora poprawia wykonanie defrostu? To teraz tak, jeśli mamy podłogówkę, no to jest nasz bufor, to jest ogromny bufor, bo tak naprawdę nie tyle woda, co jeszcze masa betonu na tej podłogówce jest naszym ogromnym buforem, więc tutaj jakby nie powinno być problemów. Na defrosty wpływa przede wszystkim przepływ. Czyli jeśli są źle dobrane średnice rurociągów, jeśli filtr jest zapchany na przykład, bo też mamy filtry, które są na powrocie do pompy ciepła, to wtedy nie ma tego przepływu i te defrosty są utrudnione albo wręcz niemożliwe. No i jeśli zastosujemy bufor, no to teraz tak, jak będzie w układzie szeregowym, to i tak woda będzie krążyła w całości systemu i podbierała sobie pompa ciepła będzie z całego systemu. Jeśli będzie w układzie równoległym, no to podbierze z bufora, ale tak czy siak obniża temperaturę wody w całym systemie, więc przez chwilę pompa w defroście obniży nam temperaturę o kilka tam stopni. No nie jest, to są ogromne ilości. Jeśli dobrze jest zaprojektowana instalacja, pompa powinna się otrzonić w kilka minut i przejść z powrotem do systemu grzewczego. Także bufor często jest takim niby panaceum na defrosty, ale tak naprawdę właściwy schemat instalacji jest tutaj kluczowy. Jaka powinna być powierzchnia wężownicy w zbiorniku buforowym, gdzie pompę wpinamy przez wężownicę, a drugie źródło bezpośrednio? No to jest jeden z często spotykanych błędów. Powinno być absolutnie odwrotnie. To pompa ciepła powinna być wpięta do bufora, a źródło zewnętrzne do wężownicy. Dlaczego tak się dzieje? Będą dwa problemy. Pierwszy, przepływ. Mamy małe wężownice w zbiornikach buforowych. Nawet jak zastosujemy bufor z jakąś przewymiarowaną wężownicą, i tak nie będziemy w stanie przetransportować mocy grzewczej urządzenia do systemu, bo z tego pierwszego równania, które widzieliśmy, mała delta, duży przepływ, nie będziemy w stanie wywołać tak dużego przepływu w tym układzie, kiedy pompa jest bezpośrednio wpięta do bufora w wężownicę. Więc zakładam, że to jest pierwszy problem i tutaj należałoby pompę podłączyć do płaszcza bufora, a na przykład kocioł, kominek z płaszczem wodnym do wężownicy. Druga rzecz, jeśli wspinamy właśnie pompę z wężownicą, nie mamy zładu wody do defrostów i to nie jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie odebrać tej energii cieplnej przez wężownicę do defrostu. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla pomp ciepła. Nikt z producentów nie zaleca takiego podłączenia pomp ciepła. Przepływ, masa wody to są kluczowe dla pompy ciepła, więc powinny te instalacje być podłączone odwrotnie. Pompa do płaszcza, źródło dodatkowe do wężownicy. Przy zastosowaniu nagrzewnic wodnych jak system grzewczy, jak dobierać bufor? No to podobna jest zasada, bo jeśli mamy nagrzewnicę, no to musimy policzyć ilość wody w tych nagrzewnicach, a one z reguły mają małe ilości wody, podobnie jak są jak grzejniki. No i wtedy jeśli widzimy, że jest za mała ilość wody, to dobieramy ten bufor do brakującej ilości wody. No i weźmy coś większego, na przykład mamy pompę o mocy tam 20 kW, minimalny zład, jaki ona wymaga, to przynajmniej 200 litrów. Jeśli w nagrzewnicach nie mamy 200 litrów, to wstawiamy 200-litrowy bufor, a te nagrzewnice tam dostarcza nam, nie wiem, 5, 10, może 15 litrów wody. Czyli na tej zasadzie, najpierw masa wody w całym systemie, jak brakuje, to skompensować to buforem.
A w przypadku instalacji nie tylko ogrzewania, ale też ogrzewania ciepłej wody użytkowej, czy bufor nie jest konieczny, pomocny? To są dwa różne jakby układy. Ciepła woda użytkowa jest grzana bezpośrednio przez pompę ciepła, najczęściej przełączona jest przez zawód turbidekowy do ogrzewania zbiornika CW w wężownicy. Bufor to jest układ grzewczy, czyli one są niepołączone z sobą i w żaden sposób nie powinniśmy łączyć tych układów. Dosyć często widuję projektanci, przekładają instalację kotłów gazowych na pompy ciepła, czyli ładują z pompy ciepła duży bufor i z tego bufora ładują potem ogrzejniki, podłogówkę i zbiornik CW. To jest bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ zmuszamy wtedy pracę pompy ciepła tylko i wyłącznie na bardzo wysokim parametrze, czyli COP tej pompy ciepła jest tak słabe, że cała idea zastosowania tego urządzenia jest totalnie zbędna. Także zbiornik CW to jest osobna rzecz, bufor CO to jest osobna rzecz. Czy bufor zrekompensuje zbyt małe średnice rur pomiędzy na przykład monoblokiem a buforem? Jeśli wstawimy sobie bufor i mamy pompę ciepła na zewnątrz i średnice rurociągów między tymi dwoma elementami są zbyt małe, to może dojść do dwóch sytuacji. Albo trudności z przekazaniem mocy grzewczej i pompa ciepła będzie próbowała tą deltę zmieniać. Natomiast największy problem pojawi się przy defrostach. Przy zbyt małej średnicy rurociągów może pompa się nie otrzonić i tu będzie ogromny problem. Średnicę rurociągów trzeba dobrać do mocy pompy ciepła i tutaj ładowanie bufora może trochę poprawi, ale nie jest jakby takim rozwiązaniem docelowym. Należałoby się zastanowić, czy jest możliwość jednak zwiększenia średnic na tym podłączeniu. Szanowny panie, poniżej minimalnej mocy pompy budynek odbiera ciepło tylko mniej, więc bufor odpowiedni poprawi sprawę taktowania. Dopiero gdyby w ogóle nie odbierał, to będzie problem. Ale czy to załatwi tryb auto-lato, czy nie? No teraz tak, jeżeli jesteśmy, pompa pracuje z mocą minimalną, czyli zjechała najniżej jak może, a budynek ma i tak niższe zapotrzebowanie, bo proszę pamiętać, pompy nie modulują do 0%. One najczęściej modulują takie 20, kilku, 30% swojej wydajności maksymalnej i nie zjeżdżają niżej, no bo wynika to z problemów ze smarowaniem sprężarek i tak dalej. Więc jeśli pompa pracuje z mocą, z swoją wydajnością minimalną, załóżmy na 20-30% i generuje załóżmy na 3 kW mocy grzewczej, a budynek w tym momencie potrzebuje tylko 2, to znaczy, że budynek już nie będzie odbierał nam energii cieplnej. Teraz ten bufor niewiele tu zmieni. My możemy sobie próbować tutaj ratować się buforem, ale to niewiele zmieni. Poza tym ta sytuacja nie powinna nastąpić, a jeżeli już następuje, to tylko w bardzo niewielkim zakresie temperatur zewnętrznych przy dobrze dobranej pompie ciepła. I teraz przejście w tryb auto. Pompa sama przechodzi, jeżeli oczywiście automatyka jest do tego przystosowana i tak zaprojektowana. Ona sama wchodzi w tryb auto. Jeśli pracuje po krzywej grzewczej, jeśli ma tak zwaną krzywą sprężarki, czyli moduluje właśnie tą wydajnością swoją, to ona sama będzie modulowała i obniżała swoją wydajność do tej minimalnej, a potem jeśli już nastąpi wysoka temperatura powietrza zewnętrznego, to pompa się całkowicie wyłączy. Także tutaj, panie Mikołaju, proszę patrzeć na możliwości automatyki, bo to one mają reagować na spadek zapotrzebowania budynku, a bufor w tym przypadku nie jest takim ratunkiem, który nagle zmniejszy nam ilość uruchomień o połowę, no bo tak się nie wydarzy. Nie? On ma zbyt małą pojemność wodną, żeby spadła tam ilość cykli włącz-wyłącz nagle o 50%. Jak zmiana delty z 5 na 4 stopni w pompie ciepła wpłynie na COP pompy? Tak, coś czułem, że takie pytanie się pojawi. To jest już takie trochę rozważanie bardziej obliczeniowo-chłodnicze, akademickie. Trzeba by to przeprowadzić obliczenia praktycznie dla danego obiegu chłodniczego i sprawdzić sobie, jak bardzo zmieni się to COP. Bo to, co Państwo widzą w dokumentacjach technicznych, najczęściej jest dla niskich delt też, tą norma 14511 mówi, żeby wyznaczać właśnie COP dla niskiej delty tego około 5. Gdyby się dało zjechać do 3, na pewno będzie jeszcze lepsze, no ale przy niskiej delcie rośnie przepływ. Panie Radosławie, zastanowię się, jak to na to odpowiedzieć, bo no to mówię, to są obliczenia i badania, że tak powiem, już na poziomie powiedzmy akademickim prawie.
A coś czułem, że takie pytanie się pojawi, dlatego też już mówiłem, że obniżanie DLTT wpłynie na poprawę COP, ale jak bardzo, no to już jest trochę grubsza sprawa. Postaram się to przemyśleć i może wrócę do tematu na któryś z przyszłych webinarów, jeśli uda mi się gdzieś wyciągnąć takie informacje od nas firmy, czy jesteśmy w stanie określić tą zmianę COP względem DLTT. Super. Dla pompy optymalniejsze jest dostosowanie pracy względem czujnika powrotu czy zasilania umiejscowionych w skraplaczu. O, tu będzie ciekawe. Jeżeli mamy pompę ciepła bardzo zaawansowaną, czyli ktoś, kto produkuje tą pompę ciepła, wie co robi, robi to od lat, ma przebadane, to tych czujników jest znacznie więcej. Na przykładzie pomp ciepła NIBE mamy tutaj dwa czujniki na samym skrawlaczu, na wejściu i na wyjściu, czyli BT12 i BT3. Dodatkowo czujnik temperatury systemu grzewczego, który znajduje się albo w buforze, albo za buforem. Więc mamy tutaj odczyty już trzy. Czwarty odczyt, czujnik BT71, czyli temperatura powrotu, czyli tak naprawdę sterownik widzi aż cztery temperatury. To, co dzieje się na skrawlaczu i to, co dzieje się na systemie grzewczym. I tutaj w układach NIBE to zastosowanie czterech czujników, kontrola pracy względem tych czterech czujników wyciąga z tej pompy no, maksymalnie, ile się da. Jak jest w innych pompach ciepła? Jeśli mówimy o produktach, powiedzmy, robionych od lat, zaawansowanych w produkcji europejskiej, to najczęściej jest podobnie, natomiast to, co gdzieś tam przyjeżdża do nas z Azji, często ma taką bardzo toporną automatykę na zasadzie jednego czujnika i histerezy. Włącz pompę ciepła, jeśli temperatura spadnie poniżej 3, wyłącz powyżej 3. I to ona tak sobie cyka, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. I to jest regulacja charakterystyczna dla kotłów, a nie dla pomp ciepła. Tutaj mówię, przy pompach NIBE nie bałbym się automatyki, to naprawdę czasem robi wrażenie nie tylko na użytkownikach, ale przede wszystkim na projektantach i instalatorach, że aż tak mocno jest rozbudowana. Tutaj pytania się nie kończą, ale jeśli pan Adam ma czas, to możemy pewnie. To lecimy dalej. Czy bufor pomoże przy braku uruchomienia sprężarki podczas chłodzenia, kiedy podczas grzania pompa ciepła pracuje poprawnie? Czy bufor pomoże przy braku uruchomienia sprężarki podczas chłodzenia? Znaczy tutaj pytanie jest takie, jak jest skonstruowany układ podstrony hydraulicznej, bo jeśli ten sam system grzewczy i chłodzący, czyli na przykład mamy taki układ dwururowy, czyli latem chłodzimy podłogówką, a zimą grzejemy tą samą podłogówką, no to tutaj ten bufor pracuje w tym całym systemie. Natomiast jeśli rozdzielamy się tutaj, mamy na przykład ogrzewanie podłogówką, a chłodzenie klimakonwektorami, no to na tych klimakonwektorach wypadałoby przeliczyć ilość wody w instalacji i jeśli jest za mała, to zastosować bufor, bo on działa zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenie, więc zasada jest ta sama. Jeśli pompa ma chłodzić, generować zimną wodę, to też potrzebuje tego zładu. Więc tutaj należałoby ten bufor przewidzieć i zastosować, jeśli jest wymagany oczywiście. Ile mocy cieplnej pobranej z bufora czy instalacji jest potrzebne na proces defrostu? Wszystko zależy od modelu pompy ciepła. Każdy ma inaczej. Zresztą tutaj pamiętam w zeszłym roku koledzy z innej firmy też opowiadali o defrostach. To są wartości tam kilkuset do watów, do tam kilowata dwóch. To nie są ogromne ilości, to trwa defrost 6 do 8 minut i w tym czasie pompa bardzo szybko powinna podgrzać nam parownik do wysokiej temperatury. Nie mam dokładnych danych przy sobie, ale mówię, to nie są ogromne ilości, nawet jeśli to będą, nie wiem, 4 kW, pójdźmy gdzieś bardzo wysoko, no to trwa raptem 5-6 minut i jest po defroście. Także to nie są duże ilości. Każdy producent ma swoje wartości. Ja postaram się gdzieś to odszukać i gdzieś to w najbliższym czasie też gdzieś ująć w jakichś prezentacjach. Jaki bufor, stalowy czy nierdzewka? Nierdzewka absolutnie moim zdaniem przeinwestowanie. Większość instalacji grzewczych to są jednak rury albo stalowe, albo tworzywa sztuczne, albo miedź. Więc tutaj nierdzewka absolutnie nie ma sensu. Nierdzewka to zbiorniki ciepłej wody użytkowej bardziej, ale bufor to są najczęściej zbiorniki stalowe, nieemaliowane, więc chyba Panie Piotrze nie ma sensu wydawać nierdzewkę. A jaki zastosować bufor, by można wykorzystać go dla dogrzewania instalacji z fotowoltaiki? O, i tu się zaczyna zabawa, bo teraz tak, mamy te problemy z tą fotowoltaiką teraz, że bardzo dużo energii jest oddawane do sieci za, mówiąc brzydko, psie pieniądze.
a odbieramy to płacąc jednak dosyć dużą stawkę i chcielibyśmy wykorzystywać maksymalnie najwięcej energii w autokonsumpcji. Niby ma inne trochę rozwiązanie. Mamy taki moduł, który nazywa się ME, który umożliwia połączenie sterownika pompy ciepła z falownikiem fotowoltaicznym. Jeśli jest nadwyżka produkcji energii elektrycznej, to wtedy idzie sygnał do modułu ME i on podnosi nam temperaturę wody w zbiorniku CW, może przegrzać nam basen, jeśli taki mamy w budynku, może też podnieść krzywą grzewczą, czyli tak naprawdę przegrzewać nam system grzewczy. No i teraz pytanie, czy my, mając nadwyżkę prądu, na przykład dzisiaj piękny dzień, słońce świeci, chcemy przegrzewać nasz budynek, skoro już jest ciepło. No i tu jest kłopot, bo teraz jeśli wstawimy bufor duży, to wrócimy do tej sytuacji, o której mówimy na końcu. 1000 litrów bufora z małą pompą ciepła, no to co, zmagazynujemy trochę energii cieplnej wiosną, latem, ale wtedy jej nie wykorzystujemy. Zimą znowuż ten bufor będzie nam utrudniał pracę pompy ciepła. I to jest ogromny kłopot. Tutaj myślę, że jeżeli już zbiera gdzieś energię, to raczej chyba banki energii niż bufory, bo bufor nie jest rozwiązaniem, które umożliwi nam magazynowanie energii, chyba że nie wiem, zakopiemy go pod ziemią, 5000, 6000 litrów go nagrzejemy na wysoki parametr. To może by takie projekty kiedyś się pojawiały oczywiście, ale mówię, bufor nie będzie rozwiązaniem przy fotowoltaice, raczej bank energii. Jest pytanie, które kusi mnie od dłuższego momentu, żeby no, spróbujmy. Z humorem, a bufor to jest taka gruba rura? No w sumie tak, to jest taka bardzo gruba rura, ale w sumie to nie jest złe pytanie, no bo teraz tak, bufor czy sprzęgło? To bufor to jest gruba rura, a sprzęgło to jest cienka rura. Natomiast dlaczego nie stosuje się sprzęgieł chociażby? O, to jest ciekawostka i porównanie z buforem. No bo przede wszystkim sprzęgło to jest właśnie taką cienką rurką, do której bardzo szybko następuje mieszanie wody, powrót miesza się z zasilaniem, a to niekorzystnie wpływa na pracę pompy ciepła. Dlatego bufor to jest po prostu duży zbiornik na wodę, zaizolowany, który ma za zadanie właśnie nie mieszać tak intensywnie wody, jak się dzieje to w sprzęgle hydraulicznym. Także pytanie całkiem trafione jest. Dobrze. I tutaj wyświetlam ostatni komunikat, być może to już nie jest pytanie. Nareszcie głos rozsądku w kwestii buforu. Dziękuję Pani Robercie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu. Gdyby się pojawiły jeszcze jakieś pytania, na które Państwo nie zdążyli ich zadać, bądź gdzieś mi tam umknęły w tej sesji Q&A, proszę o ich wysłanie na adres redakcja@globenergia.pl. My tutaj z Panem Adamem jesteśmy w ciągłym kontakcie, więc myślę, że znajdziemy rozwiązanie Państwa problemu. Bardzo dziękujemy. Ja z częścią Państwa pewnie widzę się jeszcze o godzinie 14 na webinarze o magazynach energii. Także zapraszam serdecznie, jeśli ktoś ma ochotę. Życzę miłego popołudnia, no i bardzo dziękujemy panu Adamowi. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.